Wald. Wystawa zwierzaków. Jesteś gotowa na wielką wystawę zwierząt? Grzeczna dziewczynka. Nie ma lepszego zwierzaka od ciebie. Aha. Chcesz jeszcze raz przećwiczyć swoją sztuczkę? No dobrze. Do startu. Gotowa? Hop. Doskonale, Winnie. Na pewno zdobędziesz pierwszą nagrodę. Nie ma lepszego zwierzaka od ciebie. Hej, uważaj na ten słup. On podtrzymuje cały namiot. O, przepraszam. Słyszałaś, Winnie? Uważaj na ten słup. Cześć, Steve. Cześć, Oswaldzie i Winnie. Poznajcie mojego dzięcioła Woodrowa. Cześć, Woodrow. Woodrow to cudowny zwierzak, ale lubi stukać w drzewo. Au! Co czasem bywa bolesne. Powodzenia, Steve. Powodzenia, Woodrow. Przestań, dobrze? Cześć, Oswaldzie. Cześć, Winnie. To mój ślimak Slago. O! A co umie robić? Nic. A czego się spodziewałeś? To ślimak. Pewnie masz rację. Cóż, powodzenia, Andy. Powodzenia, Slago. Cześć, Rodriku. Witaj, Tinsel. Cóż, powodzenia na pokazie, Rodriku. Powodzenia, Tinsel. To wspaniałe zwierzaki, mała. Ale ty na pewno zdobędziesz pierwszą nagrodę. Nie ma lepszego zwierzaka od ciebie. A oto nasz mistrz ceremonii, który poprowadzi pokaz zwierzaków wielkiego miasta. Gwiazda wśród gwiazd, Sami Rozgwiazda. Witaj, wielkie miasto! Pora zobaczyć twoje bardzo niezwykłe zwierzaki. Zacznijmy ten wspaniały pokaz od kategorii najzdolniejsze zwierzę. Więc pierwszy w światłach reflektorów staje Andy Słodka Dynia ze swoim ślimakiem Slago. Slago zje cały ten liść sałaty, zanim zdążycie policzyć do trzech. Gotowy? Rach i ciach! To się nazywa apetyt! A teraz czas na występ Steve'a Drzewo i jego dzięcioła Woodrowa. Woodrow przeleci przez tę obręcz i wróci do mnie. Leć, Woodrow, leć! Wracaj, Woodrow, wracaj! Do mnie! No, to było niezłe salto! A teraz mamy Roderika Robota i Tinsela Śpiewającego Kota. Tinsel wykonuje swoją piosenkę. Cóż za szalony kot! Ha, ha, ha. Następnymi zawodnikami będą Oswald i Winnie! Nasza kolej, Winnie.
chodź, mała. Oto patyk. Idź po niego, Winnie. Ruszaj, Winnie. Winnie. Ruszaj, Winnie. Tak, tak, ruszaj. Nie, nie, ten patyk Winnie. Tak, tak, tamten patyk. O, to bardzo dziwne. Tak, tak, to jest naprawdę dziwne. Ojojoj, Winnie, miałaś przynieść tylko patyk, a nie Leo. Oswaldzie, co się stało, Winnie? Tak, tak, zupełnie zbzikowała. Nie martwcie się, chłopcy. Nadal może zdobyć pierwszą nagrodę. Nie ma lepszego zwierzaka niż Winnie. O co chodzi? Woodrow? Woodrow, gdzie jesteś? Oswaldzie, czy nie widziałeś Woodrowa? Nie mogę go nigdzie znaleźć. Przykro mi, Steve. Nie widziałem. Woodrow. Och, Woodrow. A teraz, miłośnicy zwierząt, czas na kategorię najschludniejszy zwierzak. Chodź, Winnie. To kategoria najschludniejszy zwierzak. Powinna się wygrać bez trudu. Winnie, tędy. Ojej! Ojoj. Rety, tak mi przykro. Przepraszam. W porządku, mała. Świetnie. Bardzo świetnie. O, ha, ha, ha. Oto prawdziwy pies w cieście. W porządku, mała. I tak nie ma lepszego zwierzaka od ciebie. Cii. A teraz uwaga. Pora na kategorię najcichszy zwierzak. Cii. Ani mru, mru. Cicho, sza. Cichutko, Winnie. Musimy teraz być cicho. Hej, to ci dopiero głośne psisko. Co się stało, malutka? Coś cię musi niepokoić. Dobrze, Winnie, pokaż mi, o co chodzi. Ojojoj, ten maszt zaraz się złamie. Mili państwo, podjąłem już decyzję. Zwycięzcą pokazu, najzdolniejszym, najschludniejszym i najcichszym zwierzakiem jest... O la la, namiot się wali! Trzymam! Trzymaj, Oswaldzie! Już idziemy! Nie puszczaj! Rety, mała! Gdyby nie ty, cały namiot by się zawalił. Uratowałaś nas! Cóż, nie sądzę, by ktoś miał wątpliwości co do tego, kto tu jest najlepszy. Nagrodę dla najlepszego zwierzaka dostaje Winnie! Oto ona, co za pies. Pies najlepszy, o, jaki jest. O, najdzielniejsza jest, oto fakt.
Jej szczekanie dziś uratowało nas. O, rodowody mają inne psy, lecz przy niej widać tylko ich pły, bo w Winnie coś takiego jest, co sprawia, że to niezwykły pies. O, świetny pies, wspaniały pies. O, tak, 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 pies. Woodrow, Woodrow, jesteś. Mówiłem wam, że potrafi dokuczyć. Au! Gotowa? Nie ma lepszego zwierzaka niż ty, Winnie. Zawsze to mówiłem. Opracowanie i udźwiękowienie MediaVox.